Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, ironia losu jest taka, że w Kalifornii prawodawcy, czyli najważniejszy kalifornijski kongres, sejm, parlament, postanowił, że samochody na benzynę będą nielegalne w 2035 roku. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No, zakazali sprzedawania za 13 lat samochodów na benzynę, no a w międzyczasie teraz mówią, żeby samochodów elektrycznych nie ładować. Po prostu są takie przesilenia, no i ci sami politycy tłumaczą, że nie ma prądu, nie ma napięcia, nie ma energii. Ogólnie rzecz biorąc, no to zaczęli mówić, żeby termostaty w domach, w mieszkaniach, w biurach ustawiać na 78 stopnia Fahrenheita. No 78 stopnia Fahrenheita, no to gdy, nie pamiętam ile to będzie, no ale to będzie gdzieś tak 25-26 stopni. Ciekawa sprawa z temperaturą Fahrenheita to jest taka, że ludzie się zastanawiają, po jaką cholerę jest ten Fahrenheit. No Celsjusz był taki dosyć w miarę mądry, bo pomyślał, że zamarzanie wody, no to jest 0 stopni, 100 stopni to będzie gotowanie wody. Także to każdy człowiek sobie tak może wyobrazić, co to jest. No ale problem w tym czasie to był taki, że ludzie mieli matematycznie, czy tak logicznie sobie wyobrazić, że coś może być negatywne. No wiedzieli, że jest, jak pożyczę pieniądze, no to są pieniądze na minusie, ale z temperaturą jakoś sobie tak nie mogli poradzić. Dlatego temperatura Fahrenheita, no to 100 stopni, no to wykombinowali. No jedni mówią, że to miała być temperatura krowy w tyłku, część mówi, że to miała być temperatura człowieka w tyłku, nie pod pachą, no ale dzisiaj oficjalnie, no to temperatura człowieka jest 99,6, a nie 100. A 0 Fahrenheita, no to też jest ciekawa sprawa, że to jest równa ilość lodu i równa ilość soli i to jest temperatura, kiedy taka mieszanka zamarznie. No i to jest właśnie 0 Fahrenheita, to jest minus tam 15 z kawałkiem Celsjusza. Także 78, no to normalnie taka temperatura pokojowa, no to ludzie ustawiają tak na 70-72. No to tak 5% rząd kalifornijski mówi, żeby podnieść o 5% tą temperaturę. Także wszystko będzie lepiej. No jest to śmiech na sali, dlatego że no wszyscy ci komuniści zieloni namawiają, żeby kupować Teslę, no ale taka Tesla no to kosztuje 60, 70, 80 tysięcy. Namawiają, żeby odrzucać się benzynowe samochody, no ale teraz problem jest z ładowaniem, tak? Ładowanie na dzień dzisiejszy w Ameryce jest 3% samochodów elektrycznych, także trudno, żeby te 97% doszli. No w Kalifornii jest możliwe, że to zrobią. Kalifornia ogólnie jest walnięta. Lata temu Kalifornia wynegocjowała, czy zmusiła jeszcze amerykańskie firmy, które produkowały te wszystkie Chevrolety, Fordy i tak dalej, i tak dalej. No to oni zmusili fabryki produkujące samochody do tego, żeby robiły specjalne linie produkcyjne dla Kalifornii. No to był tylko problem, że te specjalne linie produkcyjne, no bo tam pierwsze katalizatory, no to poszły do Kalifornii. No i ktoś może powiedzieć, co złego jest z tym katalizatorem, tak? No nic nie jest złego z tym katalizatorem, tyle tylko, że jak ten biedny robotnik i chłop musi zapłacić 10 czy 15% drożej za ten samochód, no to już ma duże znaczenie. Także, że między innymi
Między innymi to Kalifornia, ogólnie rzecz biorąc, wykończyła przemysł samochodowy w Ameryce. No te wielkie krążowniki szos zasadniczo wykończyły, no ale to jest to, co doprowadziło do tego, że Toyoty, powiedzmy, weszły do Ameryki. Toyota produkujemy w Ameryce te samochody. No i po pewnym czasie te amerykańskie fabryki samochodów doszły do wniosku, że po prostu nie będą taniej sprzedawały tych niekalifornijskich systemów w pozostałych 49 stanach, tylko po prostu będą sprzedawały drożej wersję kalifornijską, no i to tyle. No i ludzie po prostu zacisnęli zęby i zaczęli kupować wersję kalifornijską. No i część ludzi mówi, że to bardzo dobrze, no ale to jednak jest wielkim kosztem. No i teraz to samo się robi z tymi samochodami elektrycznymi, czyli wszystkie te łachudry polityczne, którzy są na garnuszku podatnika, no to mówią: kup sobie tą Teslę za 60 tysięcy. Co tam się dzieje? No są te fale gorąca. No, Kalifornia ogólnie rzecz biorąc jest gorąca, tam jest dolina śmierci, no to tam czasami jest właśnie 120-130 Fahrenheita, czyli tak 45-50-60 stopni Celsjusza, tam, że to jest gorąco. Kiedyś miałem przyjemność być w tej dolinie śmierci, no nie latem, ale jest nawet na jesieni czy na wiosnę to jest dosyć gorąco. Także te fale ciepła, no to są znane. Kalifornia nie ma tych, no co najmniej ta niższa, nie ma tych śniegów, nie ma tych lodów, jest dosyć gorąco, także Kalifornijczycy są przyzwyczajeni. Kalifornia, no to ogólnie rzecz biorąc jest tylko żywa dlatego, że ściąga tą wodę z Colorado, ściąga chyba z Arizony, także że przez to mają wodę. Na jakiś film chyba Polańskiego, ja nie wiem, czy to nie był China, tam to właśnie dotyczył tych rzeczy, kanałów wodnych. No ale o co chodzi? No chodzi o to, że gorąco tam zawsze było i gorąco zawsze jest, no ale nigdy jeszcze nie było tak, żeby rząd prosił czy nakazywał obywatelom, żeby troszeczkę podnosili, ograniczali też zużycie energii, no bo powiedzieli, jak nie będą ograniczać, no to będą elektrownie wyłączane. Z tymi elektrowniami, no to też jest cyrk, powyłączali sporo elektrowni węglowych, powyłączali sporo elektrowni gazu naturalnego, no to mieli powyłączać i gazowe, i węglowe, no to doszli do wniosku, że zostawią trochę, część tam zaczęli odnawiać, także, że debile. Najgorsze to jest to, że te same debile, co decydowały o zamykaniu, decydują teraz o otwieraniu. No, w sumie to powinno być wszystkich na pysk wariatów, no bo to ciągle są te same świnie przy tym samym żłobie i tylko robią na złość chyba ludziom. No, stan kupuje energię za nieprawdopodobnie wielkie pieniądze, tak żeby te światło było włączone. Prywatni obywatele w Kalifornii płacą 25% więcej. W czerwcu płacili 1/4 więcej tego, niż płacili w zeszłym roku. No i w zasadzie płacą dwa razy więcej w Kalifornii niż gdziekolwiek w Ameryce. Średnia amerykańska jest dwa razy mniej niż w Kalifornii. No niektóre te ceny, no to ludzie płacą po kilkaset dolarów miesięcznie przez te gorąco. No ale to nie jest tylko problem, to zaczął się nawet w Teksasie. Teksas, który wydobywa ropę naftową, Teksas, który w zasadzie mógłby się sam oziębić, ma tyle tej ropy naftowej, że nie ma problemu, no to w zeszłym miesiącu również zaczął mówić, że trzeba
że trzeba to troszeczkę przystopować. W Teksasie rynek energii jest kompletnie nieregulowany, także ceny podskoczyły 70%. No to nie trzeba być inżynierem, elektrykiem, żeby zrozumieć, o co to chodzi. No wszystkie te energie odnawialne, wszystkie te energie zielone, no to są subsydiowane. Każdy, co płaci rachunki w Ameryce, no to płaci powiedzmy tam 200, 300, 400 dolarów na miesiąc latem. No i tam na dole jest 10, 20, 30, 40 dolarów, no to jest dodatkowa opłata na zieloną energię. No to nie idzie do tych, przepraszam, elektrowni gazowych, elektrowni węglowych, to idzie wszystko dla tych cwaniaczków z wiatrakami, z tymi panelami słonecznymi i tak dalej. To wszystko idzie do innych, nie do tych, którzy używają energię kopalnianą. Energia kopalniana w zasadzie jest wrogiem numer jeden w Ameryce dla komunistów. Cała partia demokratów pierwszego dnia, kiedy Biden doszedł do władzy, to pierwsze, co zrobił, zamknął jeden wielki rurociąg z północy na południe Ameryki, ten tak zwany Keystone, a w tym samym czasie walczył, żeby Ruskim otworzyć ten Nord Stream 2. Także no jest, to są debile, z którymi trzeba walczyć, szczególnie teraz 2 listopada. W Kalifornii jest elektrownia jądrowa. Miała być zamknięta w 2025. No to teraz te wszystkie czerwone świnie znowu się porozum poszły do głowy, no ale nikt ich na pysk nie wyrzucił jeszcze. No i starają się, żeby administracja Bidena przedłużyła im o jeszcze następne jakieś tam 5 czy 10 lat, czy jeszcze więcej. No ale to jest to, co obywatele muszą robić. Muszą głosować na normalnych polityków. To, że oni przegłosowali wyeliminowanie samochodów benzynowych w 2035 roku, no to świadczy samo za siebie. Te nieprawdopodobnie drogie miejsca do ładowania, no bo to też mówią, że to będzie kosztowało 5-10 tysięcy. No nikt się nie podłączy. No w Ameryce mają ogólnie 120 V, to jest w gniazdku, żeby podłączyć tam suszarkę do włosów, czy telewizor, czy coś. No, kuchnie gazowe chodzą w sumie na 220, bo wtedy są dwie fazy i jest neutralny. Także tam też można wyciągnąć ze 30-40 amperów, no ale to też, to nie są te ładowania w czasie nocy, no to teoretycznie można tam naładować taki samochód, który tam przejedzie 40-50 mil, no ale to nie jest drogie, to jest wymagane z instalacja, no i prąd zaczyna kosztować coraz więcej. Teraz benzyna spadła, jest troszeczkę już poniżej dolara za litr, także to wszystko idzie w dobrym kierunku, no ale komuniści się cieszyli, że cena benzyny, no to była tam $1.40 za litr. Oni bardzo chcieli doprowadzić do tego. Dużo, rok, dwa, trzy lata temu właśnie to ci zieloni komuniści krzyczeli, że benzyna to powinna być po $10, no to wtedy wszystko by... energia elektryczna byłaby atrakcyjna. No problem jest taki, że jednak energia to jest energia i jakakolwiek energia jest droższa, no to są naczynia połączone i nie ma takiej możliwości, żeby ktoś mógł używać węgla zamiast oleju, zamiast prądu, bo to wszystko się kręci i w pewnym momencie te urządzenia do oziębiania czy ogrzewania kosztują, żeby zainwestować, no ale później te wszystkie kilowatogodziny, czy kalorie, czy dżule, czy jakkolwiek to ktoś chce przeliczać. No wpadka jest taka w tej Kalifornii, że wyłączają im prąd jak w jakiejś dzikiej Afryce, czy w jakimś dzikim wschodzie.
Także trzeba głosować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które są, bardzo często są zdemonetyzowane. No jak widzicie tutaj przed mikrofonem jest Platforma Polska. W sumie stworzona dlatego, żeby można było tam publikować bez jakichkolwiek problemów. Także jeżeli ich jeszcze nie odkryliście, no to postarajcie się tam zajrzeć. Jeżeli oglądacie właśnie na tej platformie, no to dziękuję serdecznie za oglądanie. Dziękuję serdecznie wszystkim za 600 subskrybentów. No jest pokazuje to, że jest zainteresowanie. No na razie wszystko idzie na dwie strony, no ale to nigdy nic nie wiadomo. Także musimy żyć na wszystkich frontach, walczyć na wszystkich frontach i wspomagać się na wszystkich frontach. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek nie jesteście, głosujcie na normalnych. Głosujcie na tych, co nie każą wam kupować Tesli za 70 tysięcy, nie każą wam płacić $500 za prąd elektryczny, który jest wyjątkowo drogi, dlatego że komuniści zamknęli elektrownie elektryczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, czy na Husseina Obamę, czy na Clintona. No widzicie, co się dzieje. Czerwoni komuniści, po prostu zieloni komuniści, czerwoni komuniści, oni nie martwią się o obywatela. Oni mają w nosie obywatela, oni chcą mieć władzę, oni chcą rządzić, no i zawsze tak będzie, że będą niszczyli normalnych ludzi. No ale normalni muszą się zmobilizować. Drugi wtorek listopada, czyli 8 listopada 2024 są wybory międzyprezydenckie, także idźcie i głosujcie. Nie dajcie się oszukać. Każdy głos się liczy. Przekaz dla całych właśnie tych socjalistów, co głosowali. Widzicie, co się dzieje. To wszystko nie jest dobre, to poszło wszystko w złym kierunku. Zdrowia dla normalnych.